Odpust u babci Anny na Nikiszu to święto rodzinne, integrujące zarówno obecnych, jak i byłych mieszkańców dzielnicy, ale także jej sympatyków i turystów. Jest to okazja do zaprezentowania i promocji zarówno tego niezwykłego, zabytkowego osiedla, jak i dokonań jego mieszkańców oraz instytucji i organizacji na przestrzeni ostatnich kilku lat. Organizatorzy odpustu starają się prezentować lokalne wyroby rękodzieła, ale także i sztukę autorstwa rodzimych artystów. Jest to kolejna możliwość zaproszenia do Nikiszowca osób, które mają artystyczną duszę i chcą się swoimi wyrobami pochwalić. A jeżeli odpust, to tradycyjny śląski obiad, czyli tradycyjna śląska kuchnia i to, czego nie może w dniu odpustu zabraknąć, czyli maszkety na słodko, czyli kołocze, kokosanki, makrony i to wszystko tutaj można w Nikiszowcu co dzisiaj znaleźć. Sprzedajemy świeczniki robione jak karczochy, czyli ze wstążek układanych w trójkąciki. Mamy również szyte rzeczy, takie praktyczne, czyli podkładki pod talerze, łapki kuchenne, na drutach robione szale ażurowe, różne ozdoby, broszki na przykład, biżuterię, wszystko ręcznie robione przeze mnie bądź przez kogoś z moich najbliższych znajomych czy przyjaciół. Bardzo dobry pomysł, ludzie się cieszą, mają chwilę wytchnienia, zabawy, prawda, i tak dalej. Zapraszamy na Karmin Adel Śląski. Ciapka pusta, po naszemu pan kraut, lemoniadę rabarbarową i koktajl jagodowy. Kuchnia i to wszystko to, co tradycyjne i najbardziej wartościowe uważam w tej kulturze śląskiej, jak najbardziej przeżywa swoje apogeum. Ponownie, tak jakby się promuje rękodzieło, które przez długi okres było zepchnięte gdzieś w kąty. Wiele osób potrafi robić rękodzieło, natomiast przez długie lata robiło się to do szafy tak zwane, prawda, że komuś tam znajomym, głównie dla siebie, ale niespecjalnie, żeby to pokazać i pokazać ludziom, że to jest coś fajniejszego niż chińszczyzna, którym jest rynek zalany, nie? Organizatorem odpustu u babci Anny jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, realizator Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu przy współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami.